Pokój i dobro, kochani. Dziś jest czwartek, 7 listopada, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiejsza Ewangelia, kochani, to przypowieść o zagubionej owcy i zagubionej drachmie, albo też przypowieść o odnalezionej owcy i odnalezionej drachmie. Pan Jezus został sprowokowany przez faryzeuszów, którzy zarzucali Panu Jezusowi, że On przebywa w towarzystwie celników i grzeszników, że spożywa wraz z nimi posiłek. Jezus, opowiadając te dwie przypowieści, chce powiedzieć, jak bardzo miłosierny jest Pan Bóg, że On właśnie idzie do tych wszystkich, którzy gdzieś tam zaginęli. W tej przypowieści Pan Jezus mówi o pewnym pasterzu, który miał 100 owiec. Jedna z jego owiec oddaliła się i zaginęła. Był w stanie zostawić 99 owiec, licząc na to, że one mają większe szanse, i szukać tej jednej zaginionej, o której wiedział, że nie ma właściwie żadnych szans. W momencie, kiedy spotka wilka, to po prostu jest skazana na śmierć. Popatrzmy, kochani, na całą sytuację z perspektywy 99 owiec. Wyobraź sobie, że jesteś taką jedną z owieczek, skubiesz sobie trawę i w pewnym momencie podnosisz głowę do góry, rozglądasz się i mówisz: zaraz, zaraz, nie ma pasterza, zostawił nas. Mógłbyś czuć się zawiedzionym. Taka postawa to postawa tych wszystkich ludzi, którzy nie czują sercem Pana Boga. Ci wszyscy natomiast, którzy czują tak jak Pan Bóg, mają takie miłosierne serce, to zależy im na każdym człowieku, który gdzieś tam się oddala. I wiem o tym, że czasem niektórzy duszpasterze są posądzani o to, że zostawiają tych wszystkich, którzy gdzieś tam w kościele są, byli i prawdopodobnie będą, i idą do tych wszystkich, którzy gdzieś tam zaginęli. Idą na peryferia wiary, aby ich sprowadzić z powrotem. Myślę, że każdy z nas ma doświadczenie takiego zagubienia jakiejś rzeczy. I każdy z nas również ma takie doświadczenie, kiedy coś odzyska, kiedy znajdzie. Ta radość jest każdemu z nas pewnie bardzo bliska. A co wtedy, kiedy na przykład zginą nie tylko dokumenty czy jakieś klucze, które są bardzo potrzebne, ale na przykład zaginie człowiek? Kiedy znajdziesz człowieka, kiedy ktoś odnajdzie drogę swojego życia, nie czujesz wtedy satysfakcji i radości? Jeśli czujesz, jeśli działasz w tym kierunku, żeby sprowadzić innych z manowców wiary, to jesteś w drużynie Jezusa Chrystusa. Pewnie ten klimat znany jest matce czy ojcu, tym wszystkim, którzy stracili swoje dziecko, które gdzieś tak odeszło daleko od Kościoła, od Pana Boga, albo gdzieś tam zatopiło się w alkohol, w narkomanię, w zmysłowość, w hazard. Ogromna troska rodziców, którzy cierpią z tego powodu, że ich dziecko po prostu odeszło. A ogromna radość, jeśli jest jakaś szansa, aby sprowadzić z powrotem. Pan Jezus kieruje tę przypowiedź do tych wszystkich, którzy cieszą się, że nie są zagubionymi owcami, którzy pogardzają wszystkimi tymi, którzy gdzieś tam odeszli, zagubili się. Jednak Pan Jezus jest tym pasterzem, który nie zwątpi, który nigdy nie podda się i do skutku będzie szukał tych wszystkich, którzy zaginęli. Mamy tutaj u nas w parafii świetlicę środowiskową dla dzieci z rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. I pewnego dnia jeden z naszych wychowanków przyszedł do mnie i zadał mi takie pytanie: Ojcze Piotrze, kiedy wyrzucisz mnie ze świetlicy? A ja mówię: dlaczego miałbym cię wyrzucić? Dlatego, że tak, wyrzucili mnie już z zuchów, wyrzucili mnie z treningów, wyrzucili mnie ze świetlicy szkolnej, z tego i z tamtego. Powiedziałem: wiesz, nie jesteś aniołem, ale chyba nigdy cię nie wyrzucę. Najwyżej dam ci jakąś karę, żebyś to przemyślał i będziemy nad sobą pracować. Okazuje się, że kiedy wyjeżdżaliśmy na jakieś wycieczki świetlicowe, to dawałem mu jakieś zadanie do spełnienia. Na przykład poprosiłem, żeby kasował bilety dla całej grupy, żeby na przykład coś popilnował albo żeby przytrzymał drzwi. Okazuje się, że poczuł się potrzebny i właściwie inwestycja w tego dzieciaka sprawiła, że on zaczął się intensywnie rozwijać. Później okazało się, że ma talent muzyczny, więc wstąpił do małego chóru Wielkich Serc, śpiewał i również był solistą. Widziałem, jak wiele dobra zdarzyło się w tym dzieciaku. Pamiętam, że w czasie kolonii, kiedy powiedziałem, że my codziennie idziemy na mszę świętą, mamy swoją mszę świętą w swoim gronie, on mówi: to jest jakieś chore, że muszę iść codziennie do kościoła, ja nawet w niedzielę nie chodzę. Takie są zasady, wiedziałeś przed wyjazdem. Okazuje się, że gdzieś tam przed kościołem sobie siadał, wychowawca miał go na oku i
W miarę jak upływały dni kolonijne, podchodził coraz bliżej ołtarza, był coraz bliżej Pana Jezusa. Nawet nie potraficie sobie wyobrazić moją radość, że widziałem, że on po prostu przychodzi do Pana Jezusa. Pewnego dnia przyjechała do nas pani z Radia Koszalin i chciała zrobić z nami jakiś wywiad. I poprosiła, żebym wybrał kilka osób do tego wywiadu. Wybrałem i ten właśnie chłopiec też zgłosił się. Ja mówię, nie, tylko nie on. Ale właściwie mówię, dlaczego nie? Chodź. I opowiadał o szansie, którą otrzymał od Pana Boga, o szansie, którą otrzymał również od Małego Chóru Wielkich Serc. Tak jak w swoim środowisku musiał zawsze walczyć o swoją pozycję, pokazywać siłę, tak tutaj wystarczyło, że był dobry i ludzie odpłacali mu dokładnie tym samym. I podczas tego wywiadu powiedział w sposób bardzo spontaniczny: jutro, kochani, ogłaszam w tym radyjku dzień bez bluzgów, to taki challenge. Uśmiechnęliśmy się razem z panią redaktor, ale później wykorzystałem tę myśl podczas kazania. Mimo że dzieciaki z małego chóru raczej nie mają problemów z używaniem wulgaryzmów, to jednak mają pewnie dużo różnych spraw, nad którymi powinny pracować. I dlatego każdy z nich, za inspiracją właśnie tego chłopaka, podjął jakiś challenge, coś takiego, co mogłoby spodobać się Panu Jezusowi, coś, co było taką pracą, wewnętrzną pracą nad sobą. I teraz zastanów się, czy ty jesteś owcą zagubioną, po którą przychodzi Jezus, czy jesteś może owcą zawiedzioną, która ma pretensje do Pana Jezusa, że zostawia ciebie po to, żeby iść szukać tych wszystkich, którzy zginęli. A może Pan Jezus właśnie ciebie potrzebuje, żebyś poszedł razem z dobrym pasterzem i żebyś szukał tych owiec, które zaginęły. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.